Dlaczego Golden Retriever jest idealnym psem dla rodzin? Często, gdy słyszymy Golden Retriever, to od razu wyobrażamy sobie takiego psiego, ideała rodzinnego. Dziś o tym, czy tak jest i dlaczego tak jest. Po pierwsze, Golden Retriever to pies bardzo mocno zorientowany na ludzi. Dla nich to my jesteśmy najważniejsi, a wykonanie naszego polecenia jest dla nich samą przyjemnością, a nasza pochwała, dobry gest. To dla nich największa nagroda. Po prostu te psy tak mocno, można powiedzieć, są zapatrzone w człowieka, że to właśnie kontakt z człowiekiem jest dla nich czymś najważniejszym i wówczas są najszczęśliwsze. Często mówię, kiedy wypowiadam się na temat psów, że ta obecność z człowieka, czy możliwość bycia przy człowieku opiekunie, po prostu powoduje, że pies jest szczęśliwy. I w większości wypadków oczywiście to jest. Coś prawdziwego, no zawsze to jest coś prawdziwego, ale w przypadku Golden Retrievera ta potrzeba bycia z człowiekiem jest dwu, trzykrotnie większa niż w przypadku innych psów. Ten pies tak mocno potrzebuje tego człowieka. Po drugie są to psy cierpliwe, wyrozumiałe, jeśli chodzi o towarzystwo dzieci. Często mówi się, że Golden Retriever jest takim najlepszym przyjacielem dziecka. Oczywiście cały czas pamiętamy, że są to psy duże i chodzi uważne, to mogą te mniejsze dzieci, na przykład, samym ogonem przewrócić. Ale są to psy, których charakter, zachowanie, powoduje, że są genialnymi towarzyszami naszych dzieci. Cierpliwe, wyrozumiałe, uwielbiające te dzieci, uwielbiające się z nimi bawić, nie przejawiające żadnych takich zachowań, które mogłyby powodować konflikty to wszystko powoduje, że naprawdę Golden Retriever jest świetnym, genialnym towarzyszem dla naszych dzieci. I to towarzystwo, bycie z tymi dziećmi, po prostu jest dla niego również przyjemnością. To nie jest tak, że musimy go do tego zmuszać, on po prostu będzie zadowolony, kiedy będzie mógł z tymi dziećmi być. Kolejną rzeczą jest to, że Golden Retrievery są to psy właściwie pozbawione agresji. Ich nastawienie do świata jest bardzo pozytywne. To jest taki psi optymista. Dobrze, pozytywnie nastawiony do wszystkiego, co go otacza. To wszystko powoduje, że ten pies nie sprawia problemów, jeśli chodzi o kontakty czy to ze zwierzętami, czy też w ogóle z czymkolwiek otaczającym nas dookoła, ponieważ ten pies jest właściwie do wszystkiego nastawiony w sposób pozytywny, i ta cecha powoduje, że ten pozytywizm optymizm o to będzie lepsze słowo udziela się również nam. Ten pies naprawdę odbiera ten świat tak jak powinniśmy w większości sytuacji robić to my. Z radością, z wesołością i z takim pozytywnym nastawieniem. Nie jest psem, który będzie w jakikolwiek sposób negatywnie, konfliktowo odbierał to, co go otacza. On po prostu z takim, można powiedzieć, uśmiechem patrzy na wszystko to, co jest dookoła. Czyli taka gigantyczna zaleta. Do tego, co oczywiście z tym się łączy. Golden Retrievery charakteryzuje bardzo duża wesołość i chęć do zabawy. Te psy potrafią bawić się bardzo, bardzo długo, bardzo, bardzo często, i ta ich wesołość jest naprawdę zaraźliwa. Ponieważ tutaj powiem, ten pies nie nadaje się do takich smutnych, ponurych domów, ponieważ tam będzie też smutny i ponury. A jeśli będzie w rodzinie normalnej to wtedy ta jego wesołość radość po prostu będzie zaraźliwa i będziemy się na równi z nim cieszyć tym wszystkim co nas otacza czyli taki psiak który potrafi tą wesołością i radością życia po prostu nas zarazi są to też psy które kochają być z ludźmi co oznacza że chcą być obok nas dosłownie cały czas ta nasza obecność nasza uwaga powodują tak jak mówiłem że są szczęśliwe zadowolone i można powiedzieć, że dla wszystkich tych, którzy nie przeszkadza bycie psa obok nich, to właśnie Golden Retriever będzie takim psim ideałem. Oczywiście, ktoś, kto nie ma czasu, kto nie ma tutaj, od razu trzeba to zastrzec, Ktoś, kto nie ma czasu ani możliwości bycia z tym psem przez wystarczającą ilość czasu, oczywiście nie powinien się na Goldena decydować, ponieważ ani nie będzie on szczęśliwy, ani tym bardziej jego pies. Kolejną rzeczą jest to, że jego wychowanie i prowadzenie jest bardzo proste. Gdy poświęcimy mu tylko wystarczającą ilość czasu, wówczas nawet niedoświadczona osoba bez problemów sobie z nim poradzi. I to nie będzie musiał być czas poświęcony na jakieś treningi, szkolenia, socjalizację, tylko wystarczy po prostu nasza obecność, bycie z nim i stawianie mu jasnych, konkretnych granic. Ponieważ nawet Golden Retriever potrafi. Troszkę wejść nam na głowę i wykorzystywać nas do celów, któremu akurat służą. Czyli na przykład, żeby dać kolejną, kolejny jakiś przysmak. Nie sprawiają problemów z obcymi psami, czyli bardzo ważna rzecz na spacerach, ponieważ goldeny uwielbiają długie spacery. Nie sprawiają też problemów z innymi zwierzętami. Chodzi tu oczywiście o zwierzęta domowe. Goldeny nie będą z nimi wchodzić w konflikty, to ich współżycie będzie fajne, pozytywne i nie sprawiające problemów. Oczywiście, socjalizacja, zapoznawanie z innymi psami, to jest coś oczywistego, co powinniśmy zawsze przeprowadzać czy robić, ale w przypadku Golden Red Riverów jest to tak proste, że według niektórych w ogóle tego nie ma. Oczywiście to jest, musi być, tylko że jest bardzo proste. Są to też psy bardzo inteligentne, chętne do nauki, uwielbiające wykonywać polecenia, prawie zawsze są słuchane. I warto to nawet w rodzinach wykorzystywać, ponieważ nic tak fajnie nie wpływa na bycie z psem, jak ruch połączony z nauką, komendami i takim wspólnym byciem razem. I naprawdę taka, może nie szkolenie, tylko nazwijmy to bardziej zabawą, w gronie rodziny z naszym psem jest czymś bardzo, bardzo fajnym. A Golden Retriever jest jednym z tych najlepszych, Wręcz idealnych psów, jeśli chodzi właśnie o taką zabawę połączoną ze szkoleniem. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że to pies aktywny, więc świetny wybór dla aktywnej rodziny. W przypadku rodzin mniej aktywnych jednak ten czas poświęcony na zapewnienie mu odpowiedniej aktywności będzie musiał być poświęcony, ale goldeny aż tak mocno aktywne nie są. A w przypadku tych bardziej aktywnych rodzin, tych, które lubią jazdę na rowerze, spacery, Zabawy na zewnątrz to wszystko powoduje, że będą bardzo mocno zadowolone z tego psa. Jeśli chodzi o przystosowywanie się do warunków, to golden Red River odnajdzie się nawet w zwykłym, niedużym mieszkaniu, jeśli tylko zapewnimy mu odpowiednią dawkę ruchu. I wówczas ten golden w tym mieszkaniu naprawdę dobrze się sprawdzi, nie będzie przeszkadzał, tylko jeśli zapewnimy mu tą dawkę ruchu. Więc jak widać, ten psi ideał jest naprawdę. Świetnym towarzyszem dla rodzin, ale teraz kilka wad. Może nie wad, tylko takich cech, które ten pies po prostu posiada. Są to psy aktywne, niekiedy zbierają odpadki, ta ich psychika jest dosyć wrażliwa, trzeba z nimi delikatnie, no ale to normalne. Do tego goldeny lubią jeść, dużo lubią jeść, i po naszej stronie jest to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby były po prostu otyłe. A tak to ten pies właściwie nie ma żadnych wad. I naprawdę ta legendarna, ta legenda, raczej, która już do niego przylgnęła, że jest genialnym psem rodzinnym, psem, który nie sprawia żadnych problemów, w dużej części jest prawdą. Wystarczy mu zapewnić pewną dawkę ruchu, dużo naszej obecności i wtedy Golden Red River będzie idealnym psem rodzinnym. Psem, który sprawdzi się naprawdę w większości naszych rodzin. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszybciej.